Jest. Cześć, tu Gosia. Miło Was widzieć. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić twórczość Jerzego Nowosielskiego i jesteśmy w pokoju, który jest inspirowany jego obrazami. Jerzy Nowosielski był malarzem, który mieszkał i tworzył w Krakowie. Jego obrazy bardzo różnią się od klasycznych obrazów, na których widać przedmioty, piękne pejzaże czy ludzi jak ze zdjęcia. Świat w malarstwie Jerzego Nowosielskiego jest bardzo uproszczony i magiczny, w którym pełno dziwnych przedmiotów, luster, okien i postaci. Rozejrzyjcie się i zwróćcie uwagę, że dookoła mnie jest dużo elementów, które znajdziecie w malarstwie Jerzego Nowosielskiego. A w szczególności te takie dziwne kształty, które trochę przypominają istoty pozaziemskie albo anteny satelitarne. Dzisiaj spróbujemy przenieść świat z obrazów Jerzego Nowosielskiego do tego pudełka. Użyjemy do tego kolorowego filcu, ewentualnie kolorowych papierów, jeśli filców w domu nie macie. Folia lustrzana ma taką specjalną, ale zamiast folii możecie użyć folię aluminiową. Kolorową plastelinę w Waszych ulubionych kolorach. Klej, nożyczki, dzieła. Na początek przygotujmy figurki z plasteliny. Wybierzcie swoje ulubione kolory i ulepcie zwierzątka, ludziki, kosmitów, wszystko to, co chcielibyście umieścić w pudełku. Ja wylepiłam stożki, które kształtem przypominają figury z obrazów Jerzego Nowosielskiego i dokleiłam do nich malutkie lustereczka z folii lustrzanej. Wytnijcie brązowy kwadrat i biały. Będzie to malutki obraz, który powiesimy na jednej ze ścian. Na białym kwadraciku przykleiłam skrawki kolorowych papierków, ale Wy możecie go wypełnić swoimi rysunkami. Została nam jeszcze zasłonka. Zrobimy ją z papieru złożonego w harmonijkę lub z filcu. I gotowe. Teraz wszystko musimy złożyć. W ścianki układamy filc lub papier, przyklejamy zasłonkę i obrazek. Na koniec wkładamy nasze figurki. I gotowe. Żompapom! Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, a ja już idę gotować zupę.